Witam wszystkich. Mamy sobotę. Bierzemy się za zrzucanie siewnika. Ale jeszcze nawet nie widziałem. To dziś było w sekcji. Magda mi pokazuje. Mówi, zobacz co jest. Patrzcie. Rynienka. Rynienka do sypywania nasion. Instrukcja jakaś. Jakieś tabelki. Rewelacja. Super. Bardzo mi się to podoba. Niepołamane dekielki. O, jaka piękna sprawa. Piękna sprawa, piękna sprawa, powiem wam, to jest. A zobaczcie, tutaj jak pomyślane jest, jak zrobiony znacznik. I łużysko jest schowane. I ta część tutaj chodzi. Nie, mniejsze prawdopodobieństwo, że tam się gdzieś dostaje, że tam się gdzieś dostaje ziemia do łożyska. Nawet luzu nie ma, bo jest taka długa część. Fajnie, fajne znaczniki. Zimno jest jeszcze z rana, a w nocy było minus 0,6. O. A jeszcze wam pokażę właśnie to, co miałem wam powiedzieć, tą historię. Zawóz spustowy do Big Bagów. Tak sobie pomyślałem, że tam są małe zbiorniki. No jak ja to będę nasypywał z Big Bagu polipotkę? Więc mówię, jeszcze we Francji byłem, zamówię sobie na Allegro jakiś zawór. No i tam znalazłem jakiś. Priorytetem dla mnie było wysyłka, nie? Żeby jak najszybciej to przyszło przed majówką. Zamówiłem. Dzwoni za chwilę do mnie telefon od Przemka Kutery, tutaj ze sklepu z częściami do opryskiwaczy od nas z Hrubieszowa, i mówi, to ty zamawiałeś ten zawór spustowy? Ja mówię, no ja. Mówi, to co, wysyłać ci, czy przejedziesz po to? Ja nawet nie spojrzałem, że zamówiłem z Allegro ten zawór spustowy u nas w sklepie w Hrubieszowie. No i jak wracałem, to sobie go odebrałem osobiście. Ale zobaczcie, jaki przypadek, nie? Nawet nie patrzyłem, we Francji sobie na Allegro kupiłem w Hrubieszowie zawór spustowy. Dostawa, jeszcze mówię, priorytetem było dla mnie dostawa, bo by pisało, że będzie jutro, nie? Czyli, że rano jak zamówię, to na jutro będzie. Taka mała historyjka. Co jeszcze? Nie wiem, czy ja dam radę tutaj podjechać. Gdzieś tam już rzucałem tak maszyny przednim tuzem podnosiłem. Nie wiem, czy nie będę musiał powietrza jeszcze spuszczać z tych kół. Zaraz zobaczymy. Patrzcie, Magda mi już agregat odczepia. No, mówiłem, ja tu nagrywam, chodzę, a Magda mi już odczepiła. Tylko podłożyć, a nie, podłożone jest już tutaj. Opuścić tylko i przewód. No, przewód się pociąga. Dobra. Jeszcze sprawdzimy olej. Olej ma przepracowane 60 godzin. 60 godzin. Niecałe 60 godzin. Olej jest. Kolor bardzo przyzwoity. Nawet za dużo jego trochę jest. Ale to nic. A może tak stoi. Bo to nie wiem, czy zauważyliście, jak macie John Deere i sprawdzacie olej, to raz pokazuje tak, raz tak. Zależy jak się stanie. Ale zazwyczaj 20 litrów wlewam. 20 litrów wylewam i... Kurde, jedną ręką nie mogę trafić. 20 litrów wylewam i 20 litrów wlewam. I od czasu do czasu tylko sprawdzę stan. Zapalania nie pokazuję, bo później ciśnienie się niektórym podnosi, że ten ciągnik nie zapala. Zapala zawsze wtedy, kiedy chcę, kiedy potrzebuję. Ruszyć troszeczkę nim. A czy kręci słabiej, czy mocniej?
Już jego taka natura chyba. Dobra, puściło się. Co jeszcze? Z przodu mamy obciążnik. Musimy odczepić. Tylko gdzie, żeby sobie nie zagracić podwórka? Prawie jestem gotowy. Teraz nasypiemy nawóz, nasypiemy nasiona, jeszcze ustawienia i będziemy próbować. Na początek idzie mas 306P, a później jeszcze 23M. Próbujemy ten zawóz pustowy w polifosce 6. Robię to pierwszy raz, więc nie wiem, czy to dobrze zrobię. Wydaje się, że dobrze. Zobaczymy. Zobaczymy. No? Biło się. Nie sypie się. Ale chyba źle wbiłem. Wbiłem po tej stronie, a mogłem po tamtej, bo mi będą klapy chyba przeszkadzały. Chyba, że tak wysoko podniosę. Wydaje mi się, że dobrze. Troszeczkę opuścimy. Dobra. Dobra. I jak? Niedobrze. No, źle wbiłem. Po jednej stronie wbiłem. Dobra, pierwszy raz. Drugim razem już będzie lepiej. Staram się nie śpieszyć, żeby mi się coś nie zepsuło po drodze, bo jak się śpieszy człowiek, to źle to wychodzi. No i co? Tu będzie się sypało w razie czego, tak? A źle to zrobiłem? Nie. Nie, to się w tamto otwiera. No też mogę to inaczej wbić. O, chociaż to można przesunąć chyba. O. O. Dobra, próbujemy. Nie, jeszcze tak, o tak. O, fajnie. Fajnie działa. Jeszcze jakby była ładowarka teleskopowa, to by to teleskopem przesuwał. Łatwiej by było nasypywać. Trochę tu tego wejdzie. Myślałem, że te zbiorniczki są takie małe, ale mi się tylko wydawało. No i poszedł Big Bag. Tak wygląda Big Bag w dwóch. Porówno można powiedzieć. No pewnie po 250 kg wchodzi. Czekajcie, już to jest stało. No to co? Zaczynamy! Tego ustawienia nie ruszałem, zabiłem tak jak jest. Tutaj mam między E a F jakieś 5-5,5 cm celuję, nawet do 6, żeby wrony nie wyciągały tego dziadostwa. Mam nadzieję, że to coś pomoże. Rurki dam nowe. U Przemka kutery kupiłem.
co? Krótko chodzi ta dmuchawa. Na 540 eko dałem. I tak, tu były takie karbowane, ale no, miał takie fajne przezroczyste i ja próbowałem, wziąłem jedno na próbę, tutaj się nie trzymało, bo tutaj trzymają takie takie druciki, no to po prostu przewierciłem, nie? Przewierciłem otwór i teraz już tutaj siedzi. Ja tutaj dam opaskę, bo te były troszeczkę większej średnicy, to nawet lepiej, bo tutaj akurat lepiej pasowało tutaj w ten otwór. No i tutaj lepiej nachodziło, więc dałem opaski, żeby się nie zsunęły. No i co, rama się rozsunęła. Jeszcze tylko sprawdzę, czy jest... 75 jest. 75 jest centymetrów. Rozstaw. Tylko... Tylko te brzeżne zobaczę, czy jest wszystko ok. Jest 75. Jest 75, super. Duże te zbiorniki, powiem wam. I tak, kamerkę sobie założyłem tutaj, żeby... Czekajcie, pokręcę kołem, żeby złapało nasiona. A, nawóz się będzie sypał, dobra. Niech się sypie. Dobra, już wypadają. Wypadają. Tu mam otworzone, tutaj mam kamerkę, żeby widzieć, jak tutaj leci. Ustawienie mam na... ustawienie mam tutaj na B2. Tarczę mam 30. To jest na 16 cm. Według aplikacji wychodzi 83 tysiące, bo następna wartość będzie 87 tysięcy. Spróbujemy w tym roku troszeczkę mniej zasiać, mniejszą obsadę. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej, zobaczymy. Mniej nawozu się da, mniej azotu i może będzie dobrze. Bo nie wiadomo, czy się sprzeda, czy będzie cena i wiecie, jak to jest. A nawóz nastawiłem polifoskę 6 na 200 kg. Według aplikacji zrobiłem 50 obrotów kołem, wysypało się, zważyłem, wpisałem w aplikacji, mi pokazało, że powinienem mieć na... tutaj na jedynkę, a tam na trójkę, czy tam na C, a to jest A, B, C i na jedynkę. No i tak to będzie się sypało. Mikro tutaj nie, będzie się kręcić, ale tu nie będzie się sypało, ale patrzcie, jakie to fajne jest. Śmieszne, nie? Nie wiem, czy to, o co to chodzi, ale takie, no takie to jest. Tu, żeby mi nie zasłaniało. Nie wiem, czy nie będę musiał coś z tym zrobić, bo trochę w kamerce to widać, ale może jak... Może później nie będzie widać. Dobra, no to co, próbujemy. Te dwa kawałki mam do zasiania, tu jest ogród i tamta strona. To później pojedziemy tam. Gdzie to jest? O, tam gdzieś, o. No, talerze... Zamówiłem w Zenoxie nowe, więc dla... O kurde, nie kręci się. O nie, tego nie spróbowałem, nie próbowałem. Dobra, zaraz damy anti-grippo, czyli odrdzewiacz, popsikamy. Talerze zamówiłem w Zenoxie nowe, bo nawet jak sprzedam, to dam dla nowego właściciela. No bo one są za małe, to zaraz piasty będzie. Zobaczcie, już tutaj nity ścina, to... Lepiej dać nowe talerze niż te piasty, bo te piasty są, mówił Sebastian, że są bardzo drogie. Także lepiej, żeby to nie poniszczyć. No i siejemy. 8,7 na godzinę, 9 na godzinę według nawigacji. Coś tam widać. 30 tarcze do
powoli widzę się kręcą na kamerze. Trochę musiałem ustawiać, bo zobaczcie jak poszło. Jakbym ziemniaki, od miedzy to jakbym ziemniaki posadził. Tutaj jest jazda po krzywej, więc... Musiałem mu trochę wydłużyć łącznik, bo... Powiem wam... Czekajcie... Włączyłem sobie tutaj kontrolę siewu i on mi to tak jakby traktuje jakby opryskiwacz, czyli musiałem na zero podawać. Zmodyfikuj wybrany. Dobra, teraz jeszcze musimy, mam manosem strona druga, zrobimy tak samo. O, będzie mi lepiej liczył hektary, bo tak będzie wcześniej wyłączał. A zrobiłem sobie to po to, żeby po prostu widzieć, gdzie już zakładki są już, prawda? Jak będzie długie pole, to jak już będą zakładki, to będę na przykład wyłączał. I jeszcze poprzeczka, tak samo. Przez to, że są małe talerze, to mocno idą w ziemię. Je trzeba wymienić i musiałem pochylić trochę do tyłu. A co, on więcej już nie podniósł? To wygląda. A tak wygląda pierwszy przejazd. Za bardzo miałem łącznik skręcony i tutaj ziemniaki jakbym posadził. Teraz jest lepiej i głębokość jest lepsza, bo tam za płytko trochę było. Teraz jest 5,5 do 6 nawet. Przez wrony tak głęboko sieje w tym roku. Jeśli kilogramów polifoski, to trochę się sypie jej. Ubyło trochę? No, ubyło. Patrzcie, jak fajnie wyszło. Tam to się troszeczkę nakłada, ale super. Tak to wygląda. Już wiem, dlaczego ten sterownik jest poza kabiną. Bo jak się zaczyna i się kończy, to zaczyna piszczeć. I jego słyszę aż w kabinie. No, o tutaj się robi nakładka, znaczy jedna koło drugiego idzie. Jeszcze nie trzeba było zamykać. O, teraz już można by było zamknąć, ale tu mam końcówkę zaraz pola, więc nawet nie będę wychodził. Jakby było no, ręczne zamykanie, no to bym zamknął, prawda? No, 9 na godzinę leci ładnie. Nawozu ubywa, nasion ubywa. Zobaczymy jak sytuacja. Już te skr... Trzy syny są. A nie ma nic na wierzchu? Nie ma? Się nie boją nawet. Czekajcie, będzie wychodzić. O, tu jest, była jedna. Czekajcie, będzie wychodzić. Nie wyrwiecie tego. Nie, one o robaki jeszcze zjadają. Pożyteczne moje. Teraz zobaczymy jak głęboko. O! Jest, no akurat tu jest jakiś płycej się trafiło, o. No ale... Mówię, no 4, tu akurat jest 4. Kurde, który to jest rządek? Może ja go pogłębię. Nie wiadomo czy... No ten jest jakiś... Chociaż... Jakby tak wybrać to z ziemię, no to będzie z koło 5 cm, 5 cm będzie. A może to jeszcze za mało? Chcę w tym roku tak pierdzielić to ziarno, żeby nie przesiewać tego. No coś płytko jeszcze chyba trzeba zgłębić. Mój kolega raz zasiał przez przypadek na 10 cm, mówi, dłużej wychodziła,
ale wyszła. Nie wiem, ile tu jest. 4 centymetry. Za mało. Bo ja łącznikiem go jeszcze trochę skręciłem. Nawóz muszę rozgarnąć. Chociaż tutaj może być twardo. Tutaj może być twardo. A przy miedzy? Jeszcze twardziej. No to przy miedzy zeżył pewnie. Jak tutaj tak twardo jest. No tu jest na wierzchu. Tu jest pesz, tu jest na wierzchu. No to to tego rządka nie będzie na pewno. Tego rządka na pewno nie będzie. Może, może nie całego, ale chociaż oni one od miedzy się boją. One od miedzy się boją. Zazwyczaj jak wyżerały, to trzy rządki od miedzy zostawały. No, a nawóz rozgarnąłem, bo z tej strony bierze, z tej było więcej. Wydawało mi się, że dość dużo idzie, ale chyba dużo nie idzie. Może jeszcze nawet za mało. Zobaczymy, jak obsiejemy ten areał i zobaczymy mniej więcej, ile zostanie. Dobrze, nie ma jakichś upałów jeszcze. Da się wytrzymać. W ogóle to da się żyć bez klimy, nie? Nie ma to tamto. Po prostu tylko człowiek więcej pije. Mój obiadek dzisiaj, co tu ciekawego jest? Wow! Miam, miam. Na ten kawałek będę zmieniał nasiona. Zobaczcie, jaka tutaj fajna rynienka jest. Zawalista. Tylko wiadomo, to powinno być w górze, nie? Ten siewnik, ale obiad jadłem i nie chcę mi się to podnosić. Już. Dobra. Dobra, zacząłem już siać tutaj. Tutaj jadę teraz wzdłuż robienia agregatem i talerzówką, ale może później będzie lepiej takie kopce, ale te rozgarniacze tak rozgarniają. Może to i dobrze. Różne korzenie, grudki jakieś rozsuną na boki i po prostu będzie lepszej ziemi, będzie leżało te nasionka. Nie wiem, tylko za kołami, nie wiem, czy nie idzie za płytko. Już tak to wygląda, tak jakby było za płytko. Zaraz będę musiał wyjść jeszcze. Witam wszystkich, mamy 30 kwietnia i będę dzisiaj siał. Co to za takie komary? Będę siał dzisiaj kukurydzę na Podchorcach. Tu jest mokro, ale chyba muszę troszeczkę do tyłu go pochylić, bo mocno jakieś mocne kopce robi. Ja go odczepiałem, bo robiłem broną aktywną. O, jest kukurydza. Jest nasionko. Jest. Dosyć głęboko, fajnie. O to mi chodzi. O to mi chodzi. W tym roku chcę głębiej zasiać. Chociaż nie jest tak głęboko, ale mówię, bo muszę wypłycić przednie talerze i wtedy troszeczkę będzie głębiej, bo zauważyłem, że to jest różnica. A ja odczepiałem go, siewnik i przyczepiałem dzisiaj, więc łącznik nie jest wyregulowany. Z błoto trochę. Nie widać tutaj, dobra, nie trafiam po prostu, pewnie nie trafiam. Nie trafiam tutaj. Tutaj siejemy odmianę MAS 23M. A kurczę, tam jest słabsza gleba. To chyba, że z tamtej zacznę. Chociaż ja chciałem z tej zacząć. Bo tam tak
nie wiadomo jak to zacząć. Tam jest słabsza 23M-kę, a chociaż 306P, pójdzie resztę 306P będzie. Dobra. Robimy drugą poprzeczkę. No i zobaczcie to na słabszej glebie. Ale co dziwnego, nie zapada się tak. Fajnie tutaj tato talerzówko doprawił. Elegancko. Elegancko. Trochę tu głębiej idzie, ale znowu tam płycej. I tak nie mogłem tego wypośrodkować. I tak tu idzie na 6 cm. W sumie nie wiem czy tu jest problem z bronami. A tam idzie tak na 3-4, więc zostawiam tak jak jest. Nie wiem czy tu jest problem z bronami, czy nie. A u nas w Kubiszowie jest ewidentnie. Ale tutaj chyba nie mają problemu, bo no żadna nie przeleciała jeszcze. Tak jak robiłem, tutaj też nic nie przeleciało. A tam to, aby tylko ciunikiem na pole przyjechać, to już pełno ich jest. Mimo to, że zobacz, to lasy, nie? I jakoś tutaj nie ma. Nie wiem co w tym sterowniku, czy coś się przyłącza, czy nie. Wiem, że tylko tam można ustawić coś tam ilość naszą na sekundę jakoś tam, że przekroczy ten próg, to włącza się alarm. Ale wczoraj ten sterownik inaczej działał. Nic się nie świeciło, tylko zapalały się te, które przestawały siać, na przykład jak się tam kończyły nasiona. A dzisiaj migolą wszystkie. Nie wiem o co tu chodzi. Wziąłem instrukcję, coś tam patrzyłem, ale za bardzo nic nie mogłem dojść co i jak. Doszłem tylko jak się ściemnia i rozjaśnia te diody. No, drugą poprzeczkę skończę i będzie hektar zasiany, a jeszcze ta. Mówię, poprzeczkę obsiewamy i połowa pola, nie? Kurde, TikTok mi się przekrzywił. Powiem wam, piękna sprawa ta nawigacja. Piękna sprawa. $3.70 zasiane, ale to chyba jest trochę więcej, bo tam nie wszędzie zaznaczałem, nie wszędzie malowałem gdzieś tam na tych różnych, tam koło tej stodoły, tam siałem, więc wydaje mi się, że to jest troszkę więcej, a nasion też więcej na pewno mi poszło, jak 83 tysiące, no bo to jest bardzo nieregularne pole i na 6 rzędów, no to bardzo dużo zakładek się robi. Wzięliśmy tutaj tonę polifoski i jeszcze miałem kilka worków tego fosfarm i go tutaj wsypaliśmy. To już będzie, zaraz będzie koniec, a mówię, on się teraz wymiesza i pójdzie tam na piaski, na tą piaskownię. Tam zasieje jeszcze. To tam może być gorszy nawóz, bo nie wiadomo. Znaczy gorszy, mniej składników ma. Tam nie wiadomo, czy coś będzie z tej kukurydzy. Patrzcie jak na tych piaskach ta kukurydza się zrobiła samotalerzówką. Samotalerzówką, to co wapno siałem. No to mówi, tu nie ma co przyjąć agregatem, siaj w to. No i faktycznie trzeba w to wsiać. No i jeszcze jesteśmy na tej piaskowni. Tam miałem rzepak wcześniej. No i zasieję tu kukurydzę, ale czekam na Magdę, bo pojechała jeszcze po nawóz. Tu jest
piasek, nie wiem czy to w ogóle kiedyś był nadawany nawóz. Przyjechałem trochę, kilka razy zbrakło, bo ja ogólnie myślałem, że to jest mniej, jakoś mi się tu obzdurało, tu jest 1,5 hektara. Także pojechała jeszcze po nawóz. Powiem wam tak, wapno tu rozsiewałem i też za mało tutaj tego wapna rozsiałem, bo za mało go zostawiłem w rozsiewaczu, zresztą myślałem, tam jest woda. Widzieliście, jaka tutaj była kukurydza, jeszcze rosła. Ale patrzcie, jaka wilgoć. To nie było robione na głęboko. Ja nic nie zobaczę teraz po nocy. Ale tam wcześniej sprawdzałem. No to głęboko idzie, ale to wiecie, to jest piasek, to zaraz z wierzchu wyschnie. Może tu zobaczymy. Ogólnie tutaj jest sucho, nie? O, tutaj suchsza jest. Nie było robione na głęboko, tylko talerzówko tato zrobił i mówi, człowieku, możesz tutaj siać. Tak się fajnie zrobiło. Jak patrzyłem, to wcześniej to gdzieś było na 5 cm, czy na 6 chyba nawet szło. Głęboko nasionko to wchodziło. Nie znajdę po nocy. A mówię, piasek. To może tej wilgoci trochę będzie. No i chciałem też dać tutaj nawozu. No to nigdy nie było dawane, więc już poczekam. Tam na dole jest bardziej wilgotno. Tu jest taka suchsza górka, a tam dalej już woda stoi. Także może nie będzie to pełne 1,5 hektara. No i zobaczymy, będziemy obserwować. Dam tutaj zmniejszę trochę. Znaczy i tak już zmniejszyłem. Wychodzi jakieś na 150 kg. Ale i tak to nie wystarczyło. Nie wystarczyło. Tu już jest. No już rozgarnąłem, ale tu nawet nie ma co jechać. Tylko zaraz pojadę tam do góry i Magda mi przywiezie. Co ja tu obsiałem? 20 arów.